10. miesiąca w Papikafetrze Warszawskim. Przybywamy dzisiaj w ten listopadowy wiek, by polecać miłosiernemu Bogu tych wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Powierzamy ich dobremu Bogu z wielką wiarą w sercu, że Bóg przyjmie ich ofiarę i sprawi, że będą cieszyć się radością wieczną. To jest nasze wielkie wołanie do Boga. Modlimy się w intencji rodzin, bliskich i przyjaciół, którzy stracili swoich najbliższych w katastrofie smoleńskiej. To jest nasza modlitwa i nasza pamięć. I to jest dług, który mamy wobec tych, którzy zginęli na służbie ojczyzny. Gromadzimy się dzisiaj w szczególnym dniu, bo w przeddzień naszego narodowego święta. Jakże pragniemy wołać do Boga również w intencji naszej Matki Ojczyzny. O to, by to miejsce, ziemskie miejsce naszej Ojczyzny było domem również dla Boga i domem miłości, sprawiedliwości, prawa. Moi kochani, witam serdecznie wszystkich tych, którzy dzisiaj przybyli na naszą Eucharystię. Witam wszystkich kapłanów, tak licznie zgromadzonych, gdy pytałem księdza ceremoniarza, ilu nas jest tutaj przy ołtarzu, powiedział około 30. I są to kapłani z całej Polski. Witam w sposób szczególny pośród kapłanów. Naszego dzisiejszego kaznodzieja, księdza Feliksa Wolejewskiego, palnotyny. Kochani, witam wszystkich tutaj zgromadzonych w Papikafetrze Warszawskiej, ci, którzy są w środku i na zewnątrz, ale w sposób szczególny, serdeczny pragnę powitać wśród tu zgromadzonych rodziny i bliskich z panem premierem Kaczyńskim na czele. Nasza modlitwa, można powiedzieć, nie zna granic. Dlatego też pragnę powitać bardzo gorąco wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. Pragnę również powitać poczet sztandarowy motocyklistów Rajd Katyński. Powstańców Wielkopolskich z Kaszczoru. Patrząc tutaj na stale Danki Katedry, witam delegację Górników Polskich. Jeden z kapłanów prosiłby dzisiaj w dniu urodzin Stanisława Szostaka, żołnierza wyklętego, prosić w modlitwie o dary Ducha Świętego, zdrowie i dziękować za jego świadectwo niepodległości. W tej modlitwie jeden z kapłanów się modli. Moi drodzy, przystępujemy do świętych czynności, a gdy stajemy przy ołtarzu Chrystusowym, uświadamiamy sobie naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość. Dlatego też, tak jak umiemy i potrafimy dzięki łasce Bożej, przeprośmy Boga
za to wszystko, co było mu miłe. Panie premierze, umiłowani w Chrystusie i Marii, jak już słyszeliśmy na początku mszy świętej, dzisiaj, 10 listopada 2012 roku, w Wigilię Święta Niepodległości Polski, trwamy na modlitwie za Ojczyznę. Wpatrując się w Chrystusa ukrzyżowanego, prosimy, aby z tej śmierci naszych braci i sióstr, którzy w drodze do Katynia zginęli pod Smoleńskiem, wyrosło nowo, tak jak z krzyża zmartwychwstał. Niech ta śmierć będzie źródłem nowego życia. Dziękujemy za dar wolności przy ołtarzu w katedrze warszawskiej, która pamięta dobrze owe trudne do zliczenia pokolenia bohaterskich Polaków, aby ich ogarnąć swoimi sercami i modlitwą, aby podziękować za wolność i niepodległość, która została nam jeszcze raz dana i zadana, aby wspólnie pomyśleć o tym, co w naszych czasach, tu i teraz, powinien zrobić każdy z nas na tym miejscu, na tym stanowisku, na którym postawiła go opatrzność Boża, aby nasza Ojczyzna, dla której umierały setki tysięcy dzieci, otrząsnęła się z tego zła, zamętu, który ją dziś trapi, aby dobro, które jest w naszym narodzie i jest go na pewno więcej niż zła, wzrastało coraz szybciej, żeby uczciwi, pracowici, dobrzy ludzie czuli się w domu ojczystym bezpiecznie, a ci, którzy kłamią, oszukują, poczuli się źle. W dramacie Wyzwolenie wołał Stanisław Wyspiański. Niech idą zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie sił i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest ty takie mnogo ludzi, niechże w nie duch twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Potrzeba nam Bożej mocy w stawiennictwach świętych patronów naszej Ojczyzny, aby to, co po ludzku jest niemożliwe, za przyczyną Boga żywego i wstawiennictwa Królowej Polski stało się możliwe. Siostra Faustyna powiedziała: pragnę być największą świętą. W ten sposób będę najpożyteczniejszą dla Kościoła i Ojczyzny. I nie ma zakątka ziemi, żeby nie była znana Faustyna, a z nią idzie ten, który ją powołał, i idzie polska ziemia, świadek tego wszystkiego, co ta prosta zakonnica przeżywała i co wniosła w ten świat. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka,
w jego świadomość, serce, sumienia. To jest najgłębszy nurt kultury. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój człowieka, co w ten rozwój dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć bez Chrystusa. Ten stary dom, Polska, tak urósł, a wiary bożane nie obawia, bo korzeń jego jest Chrystus, mówi Piotr Skarga. Trzeba więc iść po śladach tego, kim na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla Polaków. I nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy wyznawali i wyznają wiarę Kościoła, ale także dla tych stojących daleko wątpiących, a nawet sprzeciwiających się. Oni też, jak mówi Księga Życia, są umiłowani przez Boga, chociaż bronił się przed tym niekiedy, nie wiedząc, co czynią. Ale moi drodzy, są w Polsce, Europie ludzie, którzy wiedzą, co czynią. Głosiciele cywilizacji śmierci. Dążą oni do usunięcia ze świadomości społecznej takich pojęć jak religia, naród, patriotyzm czy ojczyzna, kojarząc je z tak zwaną tożsamością plemienną, stanowiącą rzekomo zarzewie wojen i dlatego wskazaną na usunięcie. Ludzie i ludzi odwołujących się do miłości Boga i ojczyzny osądza się o szowinizm, ksenofobię i tym podobne grzechy. Usiłuje się ukształtować model człowieka postępowego, tak zwanego otwartego Europejczyka, który będąc całkowitym kosmopolitą odrzuca wszystkie więzi narodowe, ojczyste, a przede wszystkim religijne. Promuje się postawę człowieka, któremu wystarczy, jak mówił poeta, pełen brzuch i kiesa, a jego ojczyzna jest tam, gdzie zazna największych przyjemności. Wszystko jest wtedy na sprzedaż. I Bóg, i Kościół, i ojczyzna, i człowiek. To jest kwestia ceny. Wszystko na sprzedaż. Prywatyzacja moralności, religii, patriotyzmu. To jest twoja sprawa prywatna. Straszne. I wtedy człowiek zaczyna się gubić, bo nie miłując siebie, kraju, swojej kultury, nie jest, nie znając zasad, nie stosując moralnych, nie zbaczając na religijne wartości, nie troska się o rodzinę, godność ludzkiej osoby, które stanowią fundament cywilizacji łacińskiej, europejskiej. Ale jak widzimy, to nie przychodzi z nikogo postawa relatywizmu moralnego, legalizacja aborcji, eutanazji, związki mężczyzn z mężczyznami, kobiet z kobietami. To zdanie ideologów postmodernizmu ma stanowić bilet wstępu do Unii Europejskiej. I trzeba będzie z tym neopoganizmem zmierzyć się w imię Chrystusa, ale i człowieka. Ponieważ
zaproponowana droga przez tych chorych filozofów prowadzi do nikąd, do samozniszczenia. I dlatego trwa walka o niepodległość. Trwa o niepodległość ducha, mówi poeta. Niczym Sybil, niczym Knuty, lecz narodu duch zatruty. To dopiero jest prawdziwa niewola. Wolność jest w nas, niepodległość jest w nas. Nieraz na własne życzenie pójdziemy w niewolę i stracimy najpierw duchową, kulturalną kultury niepodległość. Stąd, że być mocnymi siłą Jego potęgi, powiada święty Paweł w liście do Efezjan. Stańmy do walki duchowej. I ta walka trwa dzisiaj. Bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję w morzu, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, przepasawszy biodra wasze prawdą, w każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nie bądźcie śmieszni, nie bądźcie pajacami, bądźcie tym, którymi chce, żebyście byli Bóg, żebyście byli Jego świadkami. Ojcowie również Unii Europejskiej, o których dziwna rzecz się nie mówi, Schuman, kandydat na ołtarze, trwa proces beatyfikacyjny, Adenauer, Gaspar, rozpoczynali swoje zamyślenie o Unii Europejskiej w oparciu o żywego Boga i dekadę. Tylko człowiek, który prawdziwie kocha ojczyznę i wie, kim jest, skąd jego ród, może iść na cały świat i będzie wiedział, że jest pielgrzymem, a nie tułaczem czy wygnańcem. Będzie człowiekiem jednoczenia. I każdemu z nas Bóg dał wielki dar wolności. Powołał nas do niepodległości. Dał nam dar wyboru między różnymi dobrami, ale także między dobrem i złem. Wolność pociąga jednak za sobą wielką odpowiedzialność za siebie samego, za bliźnich, za Kościół i Ojczyznę, której winniśmy miłość, uczciwą pracę, a czasem, gdy trzeba, największą nawet ofiarę. Prawdziwa bowiem miłość, której się uczymy na Ewangelii, karmi się ofiarą i polega na tym, co się czyni, a nie co się czuje. Miłość polega na tym, co się czyni. Opowiadasz, jak kochasz, przez to, kim jesteś i co czynisz, a nie co czujesz. Jednego dnia czuję miłość, drugiego dnia łudę i nic nie czuję. Sprawdzają się słowa, które mówił i które pokazał swoim życiem sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński.
Kocham Polskę bardziej niż własne serce. I do nas, i młodzieży wołam, nie chciejcie Polski, która ma was nie kosztowała, tylko plemię nie kosztują. Musicie mieć coś z orłów. Orły to wolne ptaki, szybują wysoko. Błogosławiony Jan Paweł II na Westerplatte mówił do młodzieży, ale i do nas wszystkich. Zagrożeniem jest klimat relatywizmu, rozchwianie zasad i praw, na których buduje się godność i rozwój człowieka. Zagrożeniem jest sączenie opinii i poglądów, które temu rozchwianiu służą. Wiemy, że tu na tym miejscu grupa młodych Polaków, żołnierzy, trwała ze szlachetnym uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w swoim życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który musi podjąć i wypełnić, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie i dla innych nie można zdezerterować. Wolność jest w nas. I na straży wolności stoi prawda i wierność. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomina, nie można dwóm panom służyć. Nie można być człowiekiem podzielonego serca, być człowiekiem zamętu, mataczenia, żyć na nim, kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za drzwiami stał. Świadomie nie przywołuję wydarzeń ostatniego tygodnia i jeszcze wcześniej, bo to nas wszystkich boli. Naprawdę to, co się dzieje wokół dramatu, śmierci pod Smoleńskiem naszych braci i sióstr, przechodzi wszelkie wyobrażenie, czego potrzebuje Polska. Potrzebuje prawdy. Najnowsze badania CBOS-u pokazują, że aż 80% społeczeństwa uważa, że rząd całkowicie lub w dużym stopniu zaniedbał sprawę wyjaśnienia przyczyn katastrofy. To już nie jest odsądzany od czci wiary margines tak zwanych wyznawców religii smoleńskiej, jak mówią szydercy z salonu, ale to jest przygniatająca większość, której dłużej nie można lekceważyć. Ta sprawa nie przyschnie, dopóki polskie władze nie wykażą determinacji w dochodzeniu do prawdy. Bowiem prawda, wyzwala i jest warunkiem przebaczenia. Oto się tutaj modli. Nasza modlitwa, jak sądzą ci, którzy tutaj nie przychodzą, nie jest skierowana przeciwko komuś. Wołamy do Ojca Narodów o światło, o moc, o przemianę serc naszego biednego, rozdartego, podzielonego narodu. Wołanie Jana Pawła II na placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku jest szczególnie dzisiaj aktualny. Słyszę ten głos. Niech wstąpi Duch
zakwitła solidarność, za którą życie oddał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ale po latach znowu doświadczamy bólu rozdarcia, a te skrzydła połamane. Znów śpiewamy, aby Polska była Polską, te najdroższe kwiaty, ale też słyszymy skargę Chrystusa. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, czemem zasmucił, albo w czem zaginił? Odpowiedz mi, nieraz jak jest nam dobrze, nie umiemy dziękować. Potrzebujemy wszyscy nawrócenia, wszyscy odwrócenia się od złego i zwrócenia się ku Bogu. Pan da moc ludowi swemu, ale trzeba słuchać Boga. Trzeba, Izrael, słuchaj Boga, Warszawo, Polsko, posłuchaj Boga, a wtedy rozpocznie się nowa wolność, której nie wiedzieliśmy i nie wyobrażamy. Trzeba harować, modlić się, cierpieć i nie byle jakoś. Wiem, że Bóg może wszystko, ale trzeba Go słuchać. I stąd usuwanie znaku męki pańskiej, zacieranie śladów pamięci o tych, którzy nie chcieli być najemnikami. Ze względu na swoje położenie tylko silna i zjednoczona Polska ma szansę na rozwój. Ciągłe mówienie, że musimy udowodnić Europie, że jesteśmy nowoczesnym krajem, jest upokarzające. Mogą tak mówić ludzie, jest to główne niebezpieczeństwo ojczyzny. Wszyscy
kłamstwo długo tłumione zawsze strumieniami krwi wypływa. Pamiętamy historię różnych kłamstw i minionych lat i współczesnych. Człowiek potrzebuje umocnienia w prawdzie i wolności. Nie możemy przemilczać faktu, że istnieje zło w wielu miejscach tego świata, ale widzimy także i to nas zasmuca w naszym życiu osobistym, rodzinnym, ojczyźnie. Niebezpieczne są różne ukryte formy zła. Wilki w owczej skórze, niekiedy bezmyślność, brak cywilnej odwagi, ociążałość w czynieniu dobra, rozproszenie sił, brak samoorganizacji. Jakaś mgła nas otacza. I wtedy, jak pisał Zbigniew Herbert, nie sposób dostrzec oczu pałających, łakomych pazurów i paszczy potwora. Dowodem istnienia potwora są jego ofiary. Wróg zdradza. Zdradzić może przyjaciel. Przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz. I stąd niepodległość. Jest zaprzeczeniem niewolnictwa i podległości. Jest zaprzeczeniem kłamstwa. Myślący człowiek nie chce być niewolnikiem systemu politycznej poprawności, niewolnikiem rozmaitych reguł. Chce mieć dom, mieszkać wśród ludzi, mieć ojczyznę. Dramatem współczesnego człowieka, nie tylko w Polsce, jest wykorzenienie, wygnanie, bezdomność. Polska ma swoją historię. Nie zawsze była ona najpiękniejsza, bo jest historią ludzi, a nie narodu. Ale nie zasłużyliśmy na to i nigdy z tym się nie pogodzimy, ażeby ludzie, którzy strzegą pamięci o niepodległości, przez tyle już lat wspominam w tej chwili świętej pamięci Wojciecha Ziemińskiego, wiernego żołnierza Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i tych, którzy dzisiaj to czynią, nazywać faszystami, żeby zapraszać i zgadzać się na przyjazd bojówkarzy z Niemiec. To wolność. Matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje.
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci, jest Matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Przed laty, wśród wielorakich zagrożeń i ciemności, prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński oglądał się. Skąd przyjdzie mu pomoc? Wtedy wszystko postawił na Marię. Jej zawierzył bez granic. I znowu spełniły się słowa Marii Konopnickiej. Nigdy mi ja ciebie, ludu, nie rzuciła. Nigdy mi ja ci swego nie odjęła lica. Jan po dawnemu, moc twoja i siła Bogu Rodzica. Tak samo i my. Czyli dzisiaj tutaj, w katedrze, patrując się w jej oblicze, wołamy: Mario, Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, czuwam, a przede wszystkim słucham, a ona wciąż mówi: cokolwiek syn mój wam powie, to czyńcie. Módlcie się, odmawiajcie różaniec, czyli żyjcie wedle wiary, a nie ustawiajcie wiarę wedle niekiedy zagubionego swego życia. Życie nasze jako osób wierzących i księży, i sióstr zakonnych, i biskupów, i polityków, jeżeli jest wierzący, ma być świadectwem. I po to tutaj przychodzimy i o to się modlimy. Zanieśmy nasze pokorne modlitwy i prośby. Módlmy się w intencji Kościoła w Polsce, aby wpatrzony w jedynego pasterza dało świadectwo wewnętrznej jedności pasterzy i kapłanów, która jest obowiązkiem, prawem i zadaniem. Aby owczarnia Boża podążała pewnie za Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii oraz wszystkich ofiar katastrofy, na których śmiertelna pułapka czekała pod Smoleńskiem. Aby dobry Bóg wynagrodził wieczną radością ich męczeńską śmierć, a ich dana krew z miłości do ojczyzny wydała obfity plon poświęcenia dla tego, co polskie i Boże. Niech miłosierny Bóg obdarzy łaską skruchy tych, którzy przyczynili się do ich śmierci. Ciebie prosimy. Święta Niepodległości, módlmy się w intencji ofiar terroru komunistycznego, kapłanów niepodległościowych, żołnierzy wyklętych, ofiar obław i pacyfikacji, którzy polegli w obronie wiary i niepodległości Polski. Aby Pan dał im odpocząć w swym królestwie i aby ci, którzy pozostali, nie pozwolili zginąć poległym i oddali bohaterom naszej wolności to, co jesteśmy im winni. Pamięć, prawdę i godność. Ciebie prosimy. Otoczmy modlitwą zmarłych.
świętej pamięci chorążego Remigiusza Musia, świadka katastrofy smoleńskiej, który do końca pozostał wierny prawdzie, a także przyjaciół z naszej wspólnoty, świętej pamięci pułkownika doktora Konrada Mackiewicza, brata świętej pamięci Marii Kaczyńskiej, lotnika, wybitnego naukowca, którego osiągnięcia pozwoliły bronić niebo nad Gruzją, patriotę i człowieka głębokiej wiary, świętej pamięci Przemysława Gintrowskiego, artystę, który swoimi pieśniami wyrażał nasze uczucia i miłość do Polski. Aby dobry Bóg wynagrodził łaską nieba ich wierną służbę bliźnim i Polsce. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rodzin smoleńskich, aby dobry Bóg w pokój serca przemienił ich cierpienie, łzy i znieważenie pamięci ich bliskich. Módlmy się o potrzebne im łaski i siły na trudnej drodze odsłaniania prawdy. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty też byłeś dzieckiem. Miałeś dom i rodzinę. Przychodzę dziś do Ciebie podziękować za moją mamę i tatę. I proszę, byś pamiętał o polskich rodzinach. Aby wszyscy rodzice przyjmowali swoje dzieci jako dar Pana Boga i aby je wychowali według wartości chrześcijańskich. Daj łaskę nawrócenia tym, którzy ten dar otrzymują i ustanawiają prawa przeciw życiu i rodzinie. Ciebie prosimy. Praca czyni z człowieka współpracownika Boga i pomaga mu w staraniu się lepszym i dojrzalszym. Módlmy się w intencji ludzi pracy i w intencji tych, którzy tej pracy nie mają. W intencji bezrobotnych i tych, którzy szukają pracy poza granicami naszej ojczyzny. Aby ten wielki dar Boży, jakim jest praca, był dostępny dla wszystkich i nie stawał się narzędziem zysku. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach, które przynieśliśmy na tę najświętszą ofiarę, aby dobry Bóg wysłuchał naszej modlitwy i udzielił nam odwagi w dążeniu do prawdy o Smoleńsku, przeciwstawianiu się kłamstwu i manipulacji, wytrwałości, trwaniu przy Bogu i obronie tego, co do Polski i Polaków należy, jedności niezbędnej do walki o niepodległość i suwerenność Polski. Tak nam dopomóż Bóg. Ciebie prosimy. Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw. Udziel nam darów, które są nam potrzebne do tego, by kroczyć drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Całego serca naszym znakomitym artystom.
Ewelinie Siedleckiej, sopran i panu Piotrowi Rakoniowi, naszym mistrzowi obrany. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, wszystkim dziękuję. W sposób szczególny chcę podziękować kapłanom obecnym tutaj na tej przed Eucharystii, sprawującym najświętszą ofiarę dzisiaj tak bardzo licznie. A z tych kapłanów w imieniu naszego kaznodzieje ojca Feliksa Polejskiego. Dziękuję wszystkim i tradycyjnie chcę powiedzieć do zobaczenia 10 grudnia. Tego koncertu, bo to piękny koncert jest zawsze na koniec. Stoję. Lekko wychodząc. Co? Jest piękny koncert zawsze na koniec. Ile poczekam, fajnie. Zobaczysz.
że ona mi to powiedziała. Żebyś panią jego pił. Za to, że tu jesteście, że przybyliście tu po raz kolejny pod
by bronić prawdy, by bronić polskiej prawdy. Prawdy tak dzisiaj ważnej dla naszego narodu, dla jego przyszłości, dla polskiej demokracji, dlatego byśmy mogli godnie żyć jako naród. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli. Dziękuję przedstawicielom bratniego narodu węgierskiego. Bez wolności nie ma Polski. Bez wolności nie ma Polski, bo jesteśmy narodem wolności. Całe nasze dzieje to dzieje wolności. Wolności w Polsce, ale także wolności w Europie i na świecie. Bo bardzo często ta wielka droga, droga wolności szła poprzez nasz kraj. I musimy o tym pamiętać. Musimy o tym pamiętać w przeddzień Narodowego Święta. To Narodowe Święto musi być świętem wolności. Musi być świętem polskich patriotów. Polskim patriotom można być, mając różne poglądy polityczne, różne poglądy filozoficzne. Ale polski patriota to człowiek, który z całą pewnością wie, że Polska musi trwać, że musi trwać polskie suwerenne państwo. Podkreślam, polskie suwerenne państwo, że nie można suwerennością narodu handlować. Że nie jest tak, że wszystko jest na sprzedaż. Że powtarzam, nie jest tak, że wszystko jest na sprzedaż. Polska wolność, polska suwerenność na sprzedaż nie jest. To po pierwsze. To musi wiedzieć polski patriota. Polski patriota wie także, że trzeba chronić polskie interesy. Polskie interesy moralne. Bo są one zagrożone. Bo Polska jest opluwana. Bo opluwani są Polacy. Bo opluwane jest najwspanialsze pokolenie w dziejach naszego narodu. Pokolenie II wojny światowej. Musimy prawdy o tamtych czasach bronić. Bronić przed tymi, którzy tu w Polsce i za granicą na tą prawdę podnoszą rękę. I powtarzam, niezależnie od poglądów politycznych czy filozoficznych, każdy polski patriota musi tej prawdy bronić. I polski patriota musi bronić także polskich interesów materiałowych.
materialnych. Nie są polskimi patriotami ci, którzy szastają polskimi pieniędzmi, którzy oddają wszystko po to, żeby płynąć w głównym nurcie. Nie jest tak, że władza ma prawo dysponować tym, co należy się narodowi, a polskiemu narodowi różnego rodzaju środki, także te z Unii Europejskiej, się należą. To nie jest żadne proszenie o coś, co można nam dać z łaski. To jest nasze prawo. Prawo wynikające z prawa Unii Europejskiej i prawo wynikające z naszej historii, z polskiej historii. Nie będę jej tutaj przypominał. Wszyscy ją znają. Dlaczego, proszę Państwa, o tym mówię? Jutro będzie wiele manifestacji i pochodni, ale polski patriotyzm jest jeden. Polscy patrioci muszą wiedzieć o tych wszystkich prawdach, o których tutaj mówiłem. To są prawdy podstawowe. I niech ci, którzy ich nie znają i nie chcą znać, którzy im przeczą, przeczą w czynach, bo słusznie mówił w pięknym kazaniu ojciec, któremu dzisiaj to zadanie powierzono, że czyny są ważne, nie słowa. Otóż ci, którzy w czynach tych zasad nie chcą przestrzegać, polskimi patriotami nie są. To są ludzie, którzy od czasu do czasu, kiedy im to się opłaca, wymachują polskim sztandarem. Na co dzień o nim zapominają. Ale my musimy o nim pamiętać każdego dnia. 11 listopada to dzień szczególny. Ale to tylko przypomnienie tego, o czym powtarzam, musimy pamiętać na co dzień. Polska musi trwać, Polska musi zwyciężyć, prawda musi zwyciężyć. I dlatego tutaj jesteśmy i dlatego będziemy tutaj za miesiąc, za wiele miesięcy, jeśli będzie trzeba, za wiele lat. Bo powtarzam, Polska musi trwać. Przychodzą i odchodzą rządy, zmieniają się parlamenty, Polska trwa. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę redaktora naczelnego Gazety Polskiej, pana Tomasza Sakiewicza. Ja bardzo krótko, bo przypadł mi ogromny zaszczyt przedstawienia naszych gości z Węgier. Pamiętają Państwo nasz wyjazd do Budapesztu 15 marca, kiedy dziesiątki, setki tysięcy Węgrów i wszystkie telewizje, które zajmują się ważnymi rzeczami, witały około 10 tysięcy Polaków w Budapeszcie. Dzisiaj Węgrzy przyjechali do nas. Na ich czele stoi kierownictwo ruchu CET. To taki odpowiednik naszych klubów, tylko tam ogarniający całe Węgry. To są ruchy społeczne, które umożliwiły Orbanowi dojście do władzy. W znacznej mierze to dzięki właśnie tym ostrożnym ruchom społecznym Orban doszedł do władzy. Popatrzmy, jak oni to zrobili. Jednoczmy się też w ruchy społeczne, kluby Gazety Polskiej, które są tutaj dzisiaj bardzo, bardzo liczne, bo są kluby nawet z Chicago. Mysłowi, z całej Polski poprzyjeżdżali, widząc ich w cywilizowanych krajach, ale szczególnie przywitajmy naszych gości z Węgier. Szef ruchu CET, czyli szef wszystkich ruchów społecznych na Węgrzech, pan Laszlo Csimádia. Będzie szefowa klubu Gazety Polskiej w Budapeszcie, pani Janna. Połowę Węgrów, połowę Polaków, to jest właśnie Budapeszt. Dragos Węgier, ten spirek. Drodzy Polscy, prawda? No, my już és 1918-ban egyszer megvalósult, de csak 20 évig tart.
imieniu wszystkich obywateli węgierskich chciałbym pochylić czoło na cześć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który z całą pewnością był bohaterem, a być może okaże się, że był także męczennikiem. A függetlenség az egy óriási kincs a lengyeleknek, a magyaroknak és az egész világnak. Głośniej! Köszönjük Lengyelországnak, hogy ez évben, 2012. március 15-én lengyel barátaink több mint 5000-en voltak a Kossuth téren, és tisztelegtek Orbán Viktor előtt, aki most védi Európát, nagy harcot folytat az ellen, hogy nehogy adós rabszolgák legyünk újból, és a pénz urai ismét fölöttünk uralkodjanak. Pamiętamy, że kilka tysięcy Polaków przyjechało do Budapesztu na obchody naszego święta narodowego 15 marca, żeby wesprzeć naszego premiera Viktora Orbana, który toczy teraz wielką walkę w obronie niepodległości całej Europy, jej suwerenności. Europa i panowie i Viktor Orbán! Köszönöm, ezt az üzenetet el fogom vinni Orbán Viktornak. Bardzo dziękuję, wiadomością przekażę Viktorowi Orbánowi. Egy biztos, hogy közel Kelet-Európa és Közép-Európa két legforradalmibb népe mindig barátságban lesz, és most ezt küzdelmünket együtt fogjuk folytatni. Jedna rzecz jest pewna, że dwa najbardziej bojowe narody Europy będą nadal walczyły ramię w ramię. Nem leszünk gyarmat, és nem leszünk adós rabszolgák. A bankok bejöttek, annak idején 56-ban pedig a tankok jöttek be. Nie będziemy kolonią i nie poddamy się niewoli zadłużenia. Dawniej wjeżdżały do nas niewoli czołgi, teraz robią to banki. Azt gondoljuk, hogy Európa éppen úgy a miénk, mint a nyugat-európai országoké, nem tudunk elfogadni egy francia, német tandemet és mögött a pénz urai. Uważamy, że Europa tak samo należy do nas, jak i do krajów Europy Zachodniej. I nie poddamy się dyktatowi tandemu francusko-niemieckiemu, który za którym stoi potęga finansowa. Brawo! Azt gondolom végezetül, kedves lengyel testvéreim, hogy Európára szükségünk van, de egy olyan Európára van szükségünk, ahol a benne lévő államok, országok, népek teljesen egyenrangúak. Na zakończenie chciałbym wyrazić przekonanie, że mamy wielką potrzebę, potrzebujemy Europy, ale niech będzie to Europa równorzędnych narodów, państw i krajów. A jövőben nem országok között lesz a gazdasági harc, hanem a különböző kontinensek között. Nem hagyhatjuk, hogy legyőzzön bennünket, Európát, a jó öreg keresztény kontinens, akár Amerika, vagy akár a kelet nagy országai közül bármelyik. Konkurencja gospodarcza, finansowa niebawem rozgrywać się będzie nie pomiędzy konkretnymi krajami, ale kontynentami. Nie pozwólmy, aby naszą starą Europę, która zbudowana jest na cywilizacji chrześcijańskiej, zwyciężyły inne kontynenty.
magyarok, lengyelek, induljunk el együtt az úton, érkezzünk meg Európa főterére együtt, de az egyenrangú Európa főterére többé nem leszünk rabszolgák. Polacy, Węgrzy, idźmy ramię w ramię, podążajmy ku Europie, która będzie Europą równorzędnych narodów. Nie będziemy nigdy więcej niewolnikami. Dziękujemy bardzo, że... Audytorium powiedzieć kilka słów. Chciałem podziękować naszym braciom z Węgier, których odwiedziliśmy w tym roku, nie w takich pięknych strojach, które mamy teraz na sobie, ale tam naprawdę zostaliśmy przyjęci jak w najlepszej rodzinie. Dziękuję bardzo naszym braciom Węgrom za świetne przyjęcie. Cieszę się, że ich tutaj widzę. Prezentujemy ciężką, górniczą pracę, dlatego często nam śmierć zagląda w oczy. Taka analogia, która kojarzyła mi się w świątyni, w tych przemyśleniach naszych i w rozmowach między nami, zaczyna się od Katynia. To pytanie, czy to jest ludobójstwo? Sowiecki rząd mówił, że tak, prokuratura, że nie. Setki tysięcy zamordowanych, policzyła prokuratura 1500. Nie przyznają się.
Nieprawda teraz. Smoleńsk. Przygotowane wszystko, mówią perfekcyjnie. Przewrócił się kilku o brzozę. 2,5 roku. Nie zrobiono nic. Czy my mamy w to wierzyć? Albo się spotykają na cmentarzu, mówią o biznesie, albo jeden drugiego wyciąga o pierwszej w nocy przed dno. Już nie na cmentarz, bo nie ma czasu. Następują zmiany. Kto w to może uwierzyć? My w to nie uwierzymy. Żądamy prawdy. Dziękuję. Proszę sztukową warszawskiego klubu Gazety Polskiej Anity Czerwińską. Państwa, odczytam teraz apel klubu Gazety Polskiej. Jutro mamy wielkie polskie święto niepodległości. W 1918 roku dzięki walce kilku pokoleń udało się przywrócić państwo polskie, odbudować armię i scalić podzielone przez zaborców tereny. Moskwa nigdy nie pogodziła się z istnieniem suwerennej Polski. 2 lata później tysiące Polaków musiało bronić ojczyzny przed bolszewickimi hordami. Nawet po przegranej przez Sowiety wojnie byliśmy przedmiotem ich nieustannej agresji politycznej. W 1939 roku agresja ta znowu zamieniła się w napaść zbrojną. Na polecenie Kremla wymordowano dziesiątki tysięcy przedstawicieli naszej elity. Po II wojnie światowej represje były nie mniejsze. Zabijano bohaterów podziemia, niszczono kierowniczą warstwę społeczeństwa. Na wiele lat zakazano obchodów święta niepodległości. Ponowne odzyskanie suwerenności przez Polskę w 1989 roku ciągle stoi pod znakiem zapytania. Władze III RP nie zawsze potrafiły docenić listopadowe święto. Właściwą mu rangę przywrócił dopiero świętej pamięci Lech Kaczyński. Smoleńsk stał się kolejnym etapem politycznej agresji Moskwy wobec Polski. Rosja upokorzyła polskie państwo, pokazując, że decyduje o wielu istotnych dla nas sprawach. Domaganie się wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej jest dzisiaj koniecznym warunkiem przywrócenia pełnej suwerenności. Nie da się obchodzić święta 11 listopada, zamykając oczy na upokorzenie naszego kraju i odbieranie państwu podstawowych atrybutów niepodległego państwa. Musimy o tym pamiętać jutro. Brawo. Musimy pamiętać o tym jutro w sposób szczególny. Kluby Gazety Polskiej będą o tym przypominać podczas Marszu Niepodległości. Proszę Państwa, ja jeszcze w uzupełnieniu do tego apelu chciałam poinformować Państwa o przebiegu jutrzejszych uroczystości, jutrzejszego Święta Niepodległości. Kluby Gazety Polskiej dołączą do Marszu Niepodległości. Wszystkich, którzy chcieliby iść z nami, zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 14 pod dworzec Warszawa Śródmieście. Godzina 14 pod dworcem Warszawa Śródmieście. Stamtąd utworzymy sektor, którym dołączymy do Marszu Niepodległości. Po uroczystościach pod pomnikiem Romana Dmowskiego przejdziemy pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Za tę część marszu odpowiedzialne są kluby Gazety Polskiej. Dlatego wszystkich Państwa, którzy chcieliby jutro oddać honory Romanowi Dmowskiemu, ale też marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, zapraszamy serdecznie do nas, ponieważ później może być ze względu na liczny tłum niemożliwe wrócenie do naszego sektoru i pójście z nami pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Chciałam też wyraźnie i zaznaczyć, że wszelkie informacje o tym, że istnieje jakiś podział czy konflikt, są nieprawdziwe. Przebieg jutrzejszych uroczystości jest w porozumieniu z organizatorami Marszu Niepodległości. Z wielkim bólem i smutkiem przyjmujemy wszelkie działania, które miały na celu zdezintegrować nas, czy też przeszkodzić w naszym przejściu pod pomnik marszałka Piłsudskiego.
Szczególnie, że płyną one z tego gmachu, przed którym stoimy. Chcę powiedzieć Bronisławowi Komorowskiemu, że on jest tutaj tylko przejazdem, przez chwilę. A naród polski trwa i trwać będzie. Tak na pewno. Świętej Anny w kaplicy Loretańskiej został zamieszczony Krzyż Pamięci. Ten krzyż został przywieziony do kościoła skrycie w nocy potajemnie na ciężarówce. Jak pamiętamy, został ten krzyż ustanowiony tutaj, w tym miejscu, kilka dni po katastrofie smoleńskiej przez harcerzy. Do tego krzyża przymocowana była tabliczka. Dzisiejsze losy tej tabliczki są nam nieznane. Krzyż Pamięci w kaplicy Loretańskiej nie ma przy nim tej tabliczki. My dzisiaj chcemy przypomnieć treść tej inskrypcji na tabliczce, tego przesłania, które zostawili nam harcerze. A odczytanie tekstu tabliczki poproszę panią Halinę Łabonarską. Ten krzyż to apel harcerek i harcerzy do władz i społeczeństwa o zbudowanie tutaj pomnika w hołdzie tragicznie zmarłym 10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia oraz dla upamiętnienia dni żałoby narodowej, która zjednoczyła nas ponad wszelkimi podziałami. Polsce i bliźni. Wigilię Święta Niepodległości prosimy o modlitwę i błogosławieństwo kapelana Solidarności księdza Stanisława Małgowskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Szukajcie, a znajdziecie, mówi Pan Jezus. Szukajcie prawdę, ją znajdziecie w tym poszukiwaniu prawdy, która wyzwala. Jesteśmy razem, tworzymy wspólnotę, która przekracza nasze granice. Szczególnie dziękujemy Węgrom. W roku 1920 Węgrzy pomogli Polakom odnieść zwycięstwo nad bolszewikami. Obecnie Węgrzy pomagają nam odnieść zwycięstwo nad nowym pogaństwem w Polsce i w Europie. Węgrzy dają nam wzór i przykład modlitwy różańcowej zwanej krucjatą. Na Węgrzech trwa krucjata za ojczyznę. W Polsce od przeszłego roku na wzór krucjaty węgierskiej powstała krucjata różańcowa za Polskę, aby Polska była Polską, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, aby była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Wszystkich, którzy wierzą i modlą się, proszę o codzienną modlitwę różańcową. 1/10 różańca codziennie za ojczyznę w duchu tej właśnie krucjaty, która ma ogarnąć Polskę i Polaków poza granicami naszej ojczyzny, po to, aby dokonało się zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny zgodnie z zapowiedzią: moje niepokalane serce zwycięży. Ufamy, że to zwycięstwo przy naszym współudziale, przy pomocy Węgrów i wielu innych solidarnych z nami na świecie dokona się niebawem. Ponieważ walka nasza ma wymiar nie tylko cielesny i widzialny, ale również duchowy, odmówmy dwa proste egzorcyzmy, aby złe duchy wyprowadziły się z naszej ojczyzny i serc tych, którzy Polskę niszczą, którzy Polsce szkodzą. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymała się od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie się prosimy, rozkaż szurcom anielskim,
aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, rozwłaczając ich wszędzie, trąciły do piekła. Amen. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Jego Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i na duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I w duchu krucjaty różańcowej za ojczyznę, ponieważ po drodze mówiliśmy trzy tajemnice chwalebne różańca świętego, mówmy teraz czwartą. Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która zechciała być królową polskiej korony. Jest ona królową Węgier, jest również królową naszej ojczyzny. Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Jutro wspominamy w kalendarzu liturgicznym świętego Marcina. Jest to pierwszy Marcin biskup, kanonizowany wyznawca, nie męczennik. Do tej pory kanonizowano męczenników, oto pierwszy wyznawca, święty Marcin. I wokół jego relikwii działy się cuda w mieście Tur. I gdy zarządzono przeniesienie relikwii procesjonalnej w mieście Tur, dwaj żebracy bardzo się przestraszyli. Jeden był kulawy, chromy, a drugi był ślepy. Wychodzili żebrać na miasto w ten sposób, że ślepy niósł
Promego Achromy Ślepemu wskazywał drogę i dzięki swojemu kalectwu nawet nieźle zarabiali. Przestraszyli się dlaczego? Pomyśleli sobie, niech się nie daj Boże stanie jakiś cud, odzyskamy zdrowie i koniec naszym żebractwem. Ludzie przestaną dawać nam pieniążki, a do pracy nie jesteśmy przyzwyczajeni. Tak się jednak stało, że pomylili drogę, uciekając przed relikwiami świętego Marcina i wpadli w sam środek procesji koło relikwii, stał się cud niechciany. Ślepi widzi chromy. Chodzi, najpierw się bardzo zasmucili, ale potem przekonali się, że wcale nie jest źle widzieć i wcale nie jest źle chodzić. Oto problem naszej ojczyzny. Czy chcemy żyć w kalectwie, ślepocie, chcemy być chromi, chcemy, żeby inni dawali nam pieniądze, jeżeli w ogóle nam jakiekolwiek pieniądze dadzą. Najpierw my musimy dać, a potem część tego być może odzyskamy i też nie wiadomo, pod pewnymi warunkami, które mogą być dla nas niekorzystne. Czy też przeciwnie, chcemy widzieć i chodzić, tak jak pragnie dla nas Pan Jezus i przyjmijmy teraz błogosławieństwo w tym właśnie duchu, że widzieli i chodzili i za przyczynę nas świętych patronów, świętego Marcina, świętej Matki Najświętszej, odzyskali pełnię zdrowia jako Polacy. Pan z wami i z duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego wstąpi na was, powstanie z wami na zawsze. Na pewno wasze serca, pokojem i radością Chrystusa. Amen. Amen. A tutaj trwa modlitwa przy krzyżu, chociaż krzyż został przeniesiony do świętej Jany, to jednak krzyż jest tutaj przenoszony. Codziennie, co wieczór trwa modlitwa. Wielu dzielnych tutaj modlących się modli się za naszą ojczyznę, aby Polska żyła i była zdrowa. Tak, na chyba jest to widzenie wiód ślepy kulawego. Tak. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Również w roku 1918 towarzyszyła naszym rodakom. Wtedy mogli śpiewać przed 94 laty ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. My jeszcze w tej drodze do wolności musimy śpiewać, aby Bóg raczył nam tę wolność wrócić. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otoć oblaskiem potęgi i chwały, co się osłaniał tarczą. Panie, przed Twe ołtarze zanoś im błaganie, Ojczyzę wolną, racz nam wrócić, Panie. Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na Marsz Pamięci, Apel Pamięci. Dziękujemy kapłanom, dziękujemy parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy gorąco raz jeszcze gościom z Węgier. Dziękujemy wszystkim Państwu i zapraszamy jutro na wspólne świętowanie w gronie wolnych Polaków Święta Niepodległości. Dziękujemy panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.